tragiczne losy słynnej kulturystki. Wyrósł jej i trafiła na ulicę, zdjęcia. Życie potrafi być naprawdę przewrotne. Denis Rutkowski, 60 litrów, była amerykańska kulturystka. Stoczyła się na samo dno. Z czołówek magazynów fitness trafiła wprost na ulicę. A jej wygląd zmienił się o 180 stopni. Zaczęły jej nawet rosnąć wąsy i broda. Co teraz dzieje się z wybitną niegdyś sportsmenką? Kiedyś nazywali ją Złotą Panterą. Denis Rutkowski, 60 litrów, była wybitną kulturystką. Jej kariera nabrała największego rozpędu na początku lat 90. W 1991 roku była najlepsza w Kalifornii. Dwa lata później zajęła drugie miejsce w prestiżowym konkursie Miss Olympia, wygrywając wtedy $20 000. Często pojawiała się również na okładkach różnorakich magazynów fitness. Później jej życie potoczyło się naprawdę w nieoczekiwanym kierunku. Kulturystka zniknęła z życia publicznego, po czym kropka zaczęła jeździć po Stanach Zjednoczonych, głosząc Słowo Boże. Krótki powrót do sportu na początku XXI wieku okazał się fiaskiem. Rutkowski została bezdomną. Problemy natury psychicznej, narkotyki i sterydy nie pozwoliły jej na dalsze normalne życie. W 2012 roku media obiegły zdjęcia kobiety, gdy ją aresztowano. Na fotografiach była kulturystka, ma brodę i wąsy. To zapewne efekt wieloletniego zażywania anabolików i sterydów, by móc brylować w dziedzinie sportu, którą uprawiała. Ostatnie informacje, jakie można znaleźć o Rutkowski, pochodzą z 2019 roku. Jeden z jej fanów oznajmił, że ma informacje od rodziny byłej sportsmenki, że ta ma się lepiej. Halejcio wyszła głodna z drogiej restauracji w USA. Dostała zupę z liśćmi. Siostra Kate Moss po zakrapianej imprezie obudziła się z tatuażem na twarzy. Poznań, Bartłomiej Szambelan, dziennikarz, nie żyje. Miał 45 lat.